najfajniejszymi ulubionymi końmi i będziemy się zaraz konsultować. Trzymajcie, jak się ubiegło, bo wszystko bit. No tak, taka super trawa. Taki czysty koń. O matko. Zaraz, jestem teraz oblężona, ale to jest mój najleniwszy dzień ever, naprawdę. Nie dość, że ta pogoda jest beznadziejna i się nic nie chce robić, to... kot mnie gryzie jeszcze na dole. To ogólnie, że ponagrywam filmy i w ogóle będzie super. Koniec końców skończyło się tak, że poszłam spać z kotem i nic nie nagrałam, także... Ja wam mówiłam, że tam z Arizoną niby jest wszystko wyjaśnione i weterynarz wszystko stwierdził i niby wszystko fajnie, ale dalej nie dawało mi to świętego spokoju, bo nie zostało mi to jakoś super wytłumaczone, w sensie, może mój błąd, że ja nie dopytałam, czy tak wiecie dokładnie. Przeskakiwały te tyły, ja za bardzo nie wiedziałam, o co chodzi. I mnie to cały czas martwiło, więc akurat się wydarzyło tak, że inne osoby wzywały weterynarza i fajnie, bo zrobiłam wszystko, słuchajcie, sprawdziłam plecy młode, sprawdziliśmy te tyły, to sobie pan weterynarz był. Ała, no puźżesz, jesteś nienormalna. Dowiedziałam się naprawdę wszystkiego, w końcu mam święty spokój, co jest niesamowitą rzeczą aktualnie. Więc ogólnie temat rozwiązał się tak, że jeżeli chodzi o te przeskakujące tyły, mam się niczym nie przejmować, tak jak wam mówiłam wcześniej, ale w końcu dostałam pełne informacje, dlaczego tak się dzieje. Bo o budowę tych stawów skokowych, tam coś tam jest takiego, że tak się dzieje. I ogólnie będzie się mniej działo, jak młoda będzie pracować, czyli w trakcie, wiecie, pracy powinno to jakby spadać na sile, nie? No teraz jest na pasiskach i tak dalej, więc chodzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale no, one teraz w sumie stoją i żrą i w ogóle się nie ruszają, także... W sumie też jakby bardzo intrygowało to, czy w momencie, kiedy ja wsiądę, no jednak, wiecie, ja jestem lekka, tak? Ale sam fakt tego, że no jednak obciążenie jakieś jest. Martwiłam się, że jak ja wsiądę, to będzie gorzej, nie? No ale to też jakby zostały rozwiane moje wątpliwości, nie będzie gorzej, jakby... No ogólnie to jej nie przeszkadza, nie? To jakby jest tylko kwestia wizualna. Co mnie też uspokoiło, bo tak się zamartwiałam tym strasznie, że ja wsiądę, będzie gorzej albo nie wiem, będzie się pogarszać albo co. Nigdy tego nie widziałam i wydawało mi się to po prostu straszne w jakiś tam sposób. Pytałam się o przestrzenie międzystawowe, bo tam ponoć miała mało tej mazi, była narażona na szpata i coś tam, ale okazało się, że w sumie i tej mazi jest jakby no mniej, ale jest spoko, że nie jest jakby tak tragicznie, jak mi wcześniejszy weterynarz powiedział. Chciałam również prześwietlić jej kręgosłup tak po prostu dla siebie, bo przy tym jak ją kupowałam, to tylko prześwietlenia były ej, robioty! Nóg! A kręgosłup się zostawiło, no bo koń niezajeżdżony, więc stwierdziliśmy, że nie ma potrzeby pójść. Koniec końców zdjęcia nie zostały wykonane, bo pan zna się na, nie wiem jak to się nazywa, nastawianiu koni i ogólnie ją tam wymacał, wytęgował i no, widocznie nie było takiej potrzeby, bo ja tam podkreślałam, pan ją tam ponastawiał, w ogóle mega mnie zaśpieszyła ta sytuacja, bo pan miał takiego wielkiego klocka, żeby wiecie, stanąć wyżej. Jak pan wszedł na tego klocka, to Arizonie pawe gały wypadły. Ona chyba bardziej była przerażona tym niż jak ja wsiadałam, nie? Bo to było w ogóle takie szeleszczące, duże, śmieszne. Szczą tak wysoko, że stał nad nią. Ale była bardzo grzeczna, także można się pochwalić, że Tychowska robi dobrą robotę z konikami, bo koń bardzo grzecznie, co prawda pod koniec się już trochę wierciła, ale ogólnie no grzecznie, nie? Taka nowa sytuacja, także bardzo grzecznie padł, potem w ogóle zaczęłam się śmiać, bo pan zaczął jeździć na tym schodku, wiecie, bo ona czasem się tam gdzieś obkręciła, to pan zamiast, wiecie, zejść i przesunąć tą schodkę, to pan sobie tak skakał na tym wielkim klocu do Arizony. A to wiecie, takie dźwięki wydawały z siebie, to koń był w szoku, nie? Coś się dzieje tam obok niej. Śmieszyło mnie to bardzo, ale ogólnie bardzo fajnie. Co ty robisz, Małgośka? Nie, ja jej nie trzymam tu mocno, jakby coś tam na zasypia chyba. Mówiłam o babci, że babcia prawdopodobnie będzie miała zabieg, operację łoka, bo jej ta powieka odstaje. Ta powieka po prostu się odkleja jakby, to oko jedno jest ślepe i ono bardziej wklęsło. No i przez to jest takie nieestetyczne wrażenie tego oka, że no, wiecie, no takie dziwne. Pierwszy weterynarz, który do nas przyjechał, nas bardzo nastraszył, powiedział, że trzeba to robić i w ogóle, i że no tragedia. Pierwszy weterynarz nas nastraszył tak, że właśnie nagrałam ten film, że będzie miała prawdopodobnie operację i w ogóle. Jak ja usłyszałam o komplikacjach tej operacji, to
ja pierdzielę, ale z drugiej strony, jeżeli trzeba coś zrobić, no to trzeba zrobić. I byłyśmy w takiej kropce, jakby skonsultowałam to, pokazałam wszystkie zdjęcia, jak to wygląda i jak się sprawa miewa. Na szczęście mamy też dobre wieści, bo nie trzeba z tym nic zrobić. Jeżeli koń tego nie drapie, nie ten, nic się z tym nie dzieje, oko się nie infekuje, tak wiecie, taka jakaś jedna infekcja raz na rok nie jest niczym strasznym przy takim oku, więc jest super. Oko może tak zostać, także luz, bo tak to by było, wiecie, straszne, bo wiecie, operować starszemu koniu. Nie dość, że to jest stary koń, bo ona ma 24... O Jezus, wylewam się z pamięci zaraz. Nie dość, że ona ma 24 lata. Organizm już nie jest taki mocny, zwłaszcza, że to jest koń po przejściach, no to ciężka sytuacja, po pierwsze. Po drugie, jeżeli ona by zadrapała to oko, a na pewno po takiej operacji by ją to swędziało, no to kolejna kaplica, nie? Bo więcej problemów mogło z tym być niż pożytku. Poza tym może coś tam nie wyjść, może potem potrzebować kolejnych jakby, wiecie, poprawek i innych rzeczy. I właśnie jakby uzgodniałam z tym weterynarzem, że lepiej to po prostu zostawić, bo można zrobić więcej szkód niż pożytku. W ogóle patrzcie na jej pozę. I ona nie protestuje tutaj. Ona się tutaj świetnie bawi. No. Poinformowałam was o wszystkim. Jest teraz okropne błoto, teraz właściwie nie da się nic zrobić. Nie, słuchajcie, nawet ciężko wyjść na spacer, naprawdę. Bo jest tak ślisko, jest tak niebezpiecznie. Dobra, Małgosia. Spadła mi. Ła! Ona robi jak Simba. Jezus. Nie, nie zdążyłam pokazać. Ja ją tak chciałam spuścić, ona się trzymała tak kurczowo moje nogi, tak jak wiecie, jak w królowie, nie? Ja ją zrzuciłam. Tak jak Mufasa. Takich rzeczy ogólnie mogę się wam jeszcze pochwalić, że przyszła mi złota odznaka. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zapraszam was do skomentowania. Nie możecie pisać kropeczek, bo kropeczki znikają. Trzeba napisać jakieś słowo chociażby. Ja będę wam bardzo wdzięczna za każde wsparcie, dlatego o tym mówię, żeby cokolwiek napisać w komentarzach. Ciekawi, co potem w lato będzie się działo, będziemy zajeżdżać młodą i tak dalej. No to zapraszam was do zasubskrybowania kanału, bycia cierpliwym. Bo ja już nie jestem cierpliwa, ja już po prostu wyzywam na prawo i lewo i pogodę i całą sytuację, braku możliwości pracy. A wiecie, jakby najgorsze jest to, że powiem wam tak, że teraz by ktoś mógł powiedzieć, no to czemu nie przeniesiesz konia na przykład do stajni z halą i byłoby wszystko super, nie? Wiecie, wiecie jak jest ciężkie teraz? Wy sobie nawet nie wyobrażacie u mnie. W moim rejonie jest po prostu taka sraczka z pensjonatami. W zasadzie nie zdajecie z tego sprawy. Że ja wam, zresztą ja wam mówiłam, co się u mnie działo. Z jednej stajni uciekałam, konio gdzieś tam odwodniony był. Z kolejnej stajni mi załatwili bajaderę, która w ogóle już wiecie, jakby nie była w stanie po tej kontuzji zrobionej z głupoty właścicieli. Prawdopodobnie filmik góry. Potem jeszcze uciekałam z tej stajni z Arizoną, co ona tak wpadła w tym błocie. Więc naprawdę znaleźć stajnię, w której po prostu podstawowe rzeczy typu siano, bezpieczny wybieg, bezpieczne pastwiska i ogólnie, żeby było fajnie znaleźć. Słuchajcie, żyjemy w takich czasach, że to jest problem. I tak samo jestem w tych grupkach różnych, gdzie szuka się pensjonatów, nie? W sensie się ogłaszają pensjonaty albo ludzie szukają jakichś pensjonatów. Ej, no jest naprawdę taka seraczka, szok. W moim rejonie no nie ma nic, nie ma nic. Jak są stajnie, to jest sraczka. jak są jakieś super stajnie, no to są złote klamki. A złotych klamek no nie potrzebuję, jakby wiecie, cena za złote klamki, no jest trochę za duża póki co. Więc no jest problem. Jak są już takie fajne stajnie, jest hala. Jest przystępna cena, wiecie, no mimo wszystko hala robi swoją cenę, ale jest przystępna cena, jest wszystko, co powinno być. 2 godziny drogi, 1,5 godziny drogi. No jest ząk, no bo wiecie, no młody koń przy zajeżdżaniu, przy czymś, no jednak warto by było, żeby była praktycznie codziennie, nawet nie tyle, że codziennie z tym koniem pracować, ale po prostu codziennie przebywać, żeby to poszło, wiecie, wszystko fajnie, sprawnie. Mogę was odesłać do filmiku, dam wam tutaj u góry. Żebyście sobie obejrzeli, można posłuchać bardzo fajnych, mądrych rzeczy, że nie powinniśmy uczłowieczać naszych koników i powinniśmy myśleć tak jak koń i zastanowić się, czemu tak się dzieje. Tam was, Wanie, odsyłam, obejrzyjcie sobie, to jest fajny film, który można sobie puścić w tle, robić sobie obiadek i posłuchać.